Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Błąk, jestem w firmie Blinky City. Firma założona 2017, 5 skuterów, dynamiczny rozwój. Po półtora roku mam już teraz 1500 skuterów, wprowadzamy je w całej Polsce i w całej Europie. I tutaj z inicjatywy lokalnych radnych przyjechaliśmy, żeby zaprezentować, tak żeby wprowadzić ten produkt na rynek tutejszy. Chciałbym tak zarekomendować właśnie Państwu użytkowanie skuterów Blink City. Uważam, że to jest genialny pomysł na rozwój turystyczny Ponidzia. W ten sposób możemy połączyć miasta Wiślica, Pińczów, Chmielnik. Mamy piękny region, który ma problemy komunikacyjne. Myślę, że ekologiczne skutery, które nie emitują żadnych zanieczyszczeń, są bardzo, że tak powiem, pod kątem finansowym też bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Możemy pokonać dosyć spore dystanse, do 80 km na jednym ładowaniu, więc nic tylko korzystać. Mamy nadzieję, że uda nam się te skutery wprowadzić na terenie Ponidzia. Będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami biznesu, samorządu o współpracy. Działamy dla Ponidzia. Skutery elektryczne są świetnym pomysłem. Rekomenduję właśnie tą firmę i mamy nadzieję, że po prostu w niedługim czasie już będziemy mogli korzystać na co dzień z tych skuterów. Dziękuję bardzo. Wbrew pozorom wynajem skutera elektrycznego nie jest taki drogi, jakby się mogło wydawać. Wynajem jest w granicach 69 groszy za minutę, a w przypadku na przykład zniżek studenckich jest to 15% przy każdej minucie, czyli wychodzi nam 59 groszy za minutę. Cała przejechana godzina jazdy, czyli 45 km, wychodzi nam w granicach 36 zł. Skuter możemy zaparkować w każdym miejscu, w przeciwieństwie do samochodu. Samochody musimy na wyznaczonych miejscach, a skutery, no to wiadomo, mniejsze urządzenie i możemy parkować właśnie, tak jak mówiłem, w każdym miejscu. Też chciałbym tu podkreślić, że aplikacja, bo całe te skutery działają na zasadzie aplikacji mobilnej i ta aplikacja jest jakby otwarta na jakby ingerowanie w teren na przykład obsługi, czyli możemy uruchomić skutery na terenie Buzka-Zdroju, możemy uruchomić go na jakimś terenie większym, bądź ewentualnie też stacje ładowania i stacje jakby zostawiania skuterów też są określane w aplikacji, czyli nie możemy w środku lasu zostawić skuteru 80 km stąd, tylko to wszystko jest jakby aplikacją koordynowane. No tu może coś jeszcze Andrzej dopowie w tej kwestii, jak to wygląda? Całość obsług jest banalnie prosta. Po ściągnięciu aplikacji pokazany jest rozstaw skuterów w obrębie geomarketingowym miasta. Każdy może podejść z aplikacji, te skutery są uruchamiane. W bagażniku znajdują się dwa kaski z kwiatkami higienicznymi. Skuter odparolny jest z aplikacji, tak samo zakończony kurs jest z aplikacji. Także obsługa jest banalnie prosta. Opłata ściągana jest z podpiętej pod aplikację karty.